trakcie budowy niestety, ale nie wzięto pod uwagę ukształtowania terenu. Tu jest teren niski, natomiast chodniki wyszły bardzo wysoko. Weszły na wysokość 70 cm odrodzenia. Chodniki. Chodniki zamiast powinny być obniżone, to są podwyższone. I tak to nie powinno być. To nawet, wiesz, przechodzi przez logikę. No. I tutaj widzi, o, ten wjazd, rób ten wjazd, jak tutaj jest. I z tego wjazdu, który zobacz, z takim nachyleniem, on będzie jeszcze z wyższym, ponieważ brama ma iść, dochodzić nam do tego, do tej wysokości, tak jak te krawężniki są. Aha. I mają nam obcinać te bramy, tak nam zapowiada inwestor, że mają wykonywać nam te, podcinać te bramy i podnosić do tej wysokości wjazdy. I te wjazdy będą pod kątem, powiedzmy, 90 stopni, no bo 90 stopni wyjdzie. I wówczas jak my będziemy zjeżdżać z tych posesji na te posesje. Jak to ma być? No. Masakrycznie to wygląda. No właśnie. I teraz tak. To jak ten burtnik, nie? No zaraz. Jak podniosą nam do tej wysokości wjazd, no to brama musi iść tam. Tak. O, no, troszkę no, wyżej, nie? No. Okay. No to dużo się mylę. Takie te kratownice i to odprowadzili, bo ma być ścieki, mają te deszczówka, ma iść do tego rowu. To mówimy, niech zrobią nam te kratownice, wiesz, przy bramą i odprowadzą do tego. Nie ma na to pieniędzy, nie ma w projekcie i tego nam nie zrobi. No. Przez inwestora podniesiona o krąg do góry, ponieważ ta studzienka melioracyjna była, zupełnie by musieli ją zakopać. Aha. No. Ona była na wysokości tych studzienek tamtych pewnie. Tak jak tutaj, tak była jak tutaj. Była na wysokości tak jak masz tu grunt jest. No. I podnieśli ją aż o krąg. I o krąg ją podnieśli, żeby to wyrównać, żeby ona się nie zapadła. Na wjazdu do, czyli wjazd posesji, do posesji numer 26. Zrobione wykonawstwo. Wykonawstwo, tak. I taka jest różnica. Tak, tak. I brama jest tak i trzeba wchodzić na kolanach, żeby wyjść.